No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, to jest konto Jerzy Szczurowicz i wiecie, co to oznacza. Lecimy dalej, nie zwalniamy tempa. Totalnie rozwalacie system, jeżeli chodzi o te mini wyzwania, które powodują, że jestem zobligowany do tego, żeby regularnie po kilkadziesiąt godzin po poprzednim materiale nagrywać kolejny materiał z tej serii. No bo 700 łapek w górę wbijacie nie w 24 godziny, tylko w 12. No po prostu wow. Powiem wow, jestem w szoku, że pomimo tego, że nie możemy ostatnio złapać szczura, to chcecie tych kolejnych odcinków, ale też troszkę się nie dziwię, koniec końców, no bo te odcinki są ciekawe. Trafiamy na naprawdę ciekawe przypadki. Ostatnio przypadki związane z bardzo dobrymi graczami na takich lobby. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. I podtrzymujemy oczywiście wyzwanko 700 łapek w górę minimum przez 24 godziny od publikacji tego materiału i za kilkadziesiąt godzin wrzucam kolejny. Także wszystko w waszym klikaniu. Lecimy. Odcinek 19. Jerzy Szczurowicz. Oby dzisiaj w końcu coś złapał. Dobra, no to moi drodzy, gułag. Ja już sobie nóżki raz połamałem. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się uciec z tego gułagu, czy to przeciwnik ucieknie albo mnie zabije. A na pewno najlepsze dla nas jest to, żebym to albo ja uciekł, albo ewentualnie przeciwnik, bo nie chcemy oglądać i być skazani na dokładnie tego gościa, którego mam w gułagu. Menark. Zobaczymy, co kolega potrafi, czy w ogóle coś potrafi. Mam smoke'a, więc mogę ewentualnie działać. Mam dwa. Nie wiem, czy on nie jest zawkiem przypadkiem. Nie jest zawkiem. Okej. Awkiem nie był, ale się zamieszał przez te smoki. Zawsze te smoki wprowadzają chaos, zauważyłem u większości graczy w tych gułagach. Można na spokoju uciec z linką, tylko trzeba pamiętać, gdzie ona spada. No dobra, moi drodzy, zaczynamy 19 odcinek. Naprawdę mam ochotę na szczura dzisiaj. Mam ochotę na szczura. Na obiad niech mi dzisiaj podadzą szczura, bo właśnie na to mam ochotę. I zobaczmy w takim razie, od kogo zaczynamy. Z Styx. No nick totalnie nieszczurowy, jakbym miał tak oceniać jeszcze przed tym, jak nam go przełączył. A, on jest w gułagu. Okej. Okay. 172 poziom. Jakbym miał właśnie oceniać totalnie przed... A, to jest pobiezawkiem. Jakbym miał oceniać tak totalnie przed tym, jak zobaczyłem, jak on gra, to powiedziałbym, że coś tam raczej gra i nie będzie szczurzył, bo to jest taki spocony nick. Już kiedyś o tym mówiłem, że pewne niki wyglądają i mówią trochę już o jakimś graczu. A no i w tym przypadku nie za bardzo mi na szczura ten nick pasuje, ale oczywiście pozory mogą mylić. Zobaczymy. Na razie mamy bardzo dużo takich mikroruchów u niego. Mam takie wrażenie, po tym jak go już chwilkę oglądam, że coś tam potrafi, ale to będzie gość, który się bardzo łatwo wywali, bo mam wrażenie, że ma za wysoką czułość. Jakby lata mu to wszystko tutaj na ekranie przy tych mikroruchach, jak nie powiem co. Gdzieś tutaj lata dronem obok niego. No, zobaczmy. Jeden HP mu został. No właśnie, wow. Został bardzo szybko sprowadzony na ziemię ze Styx i już go z nami nie ma. Jest, moi drodzy, Cool Cloud 83. Ten dron zrobił tutaj całą robotę. 499 poziom. 3 fragi już na jego koncie. Wygląda na to, że wyczyścił to miejsce, w którym tutaj wylądował, bo w gułagu jeszcze nie był. Ma żeton gułagu. No chyba, że był i wrócił i znalazł żeton gułagu, ale załóżmy, że jeszcze nie był. Nie trafił też głowy, ale co ten chłop tam robił? Przepraszam bardzo? Dlaczego totalnie nie zareagował na to, że chłop zadał mu tyle damage'a? Nie wiem, ale ewidentnie chyba się z kimś tam strzelał. Po innego wytłumaczenia nie widzę. To był 4 frag Cool Cloud'e. Myślę, że jak na takiego gracza, wy oczywiście widzicie statystyki, ja nie, to jest bardzo dobry początek. Jakbym miał tak strzelać, możemy wprowadzić taki element, że będę zgadywał niektóre statystyki graczy, których oglądam, bo wy je widzicie, ja nie, dlatego ja mogę zgadywać. To powiedziałbym, że jego najlepszą gierką pod kątem ilości fragów zdobytych będzie coś w okolicach 14 fragów. No jestem sam ciekaw, czy się, jak bardzo się pomyliłem, albo czy przypadkiem nie trafiłem. Wiem, że go krótko oglądam, ale takie mam po prostu wrażenie, że te 4 fragi na początku to wcale nie musi być coś, co zdarza się u niego tak często na początku meczu. O, ktoś tutaj ląduje przy nim, wow. Darmowy 5 frag, no proszę bardzo, jak to idzie.
jak to się tutaj wszystko układa po jego myśli. Powiem wam, że on gra tak bardzo dziwnie, nie? Jakby takie chodzenie na kucaka, ale mimo to 5 fragów. Mimo to 5 fragów. Teraz będzie wychodził sobie na dach, będzie szukał właśnie potencjalnej linii strzału na tego gościa w tym aucie. Reload przy 74 kulach w magazynku, okej, okay, nie dokończył reloada. No a teraz ma już szansę wyjąć chłopa. No tylko tu jest problem z precyzją, bo strzelał wszędzie, tylko nie po gościu. Całe auto obił, ale gościa ani trochę. Znowu ktoś tu ląduje przy nim, co jest? Teraz już musi przeładować, tylko 15 kul. Okej, okay, zobaczmy. Chłop jest po prawej stronie i chłop zostaje powalony. Frag numer 6. Frag numer 6, moi drodzy. Ale gdzie ty biegniesz? Ale że on to dziwnie tutaj zagrał. Ja nie zmieniam zdania. Jeżeli on kiedyś zrobił więcej niż 14 fragów w Lobby Battle Royale, to będę w mocnym szoku, mimo że teraz ma już 6. Ale te wszystkie jego decyzje, poruszanie się, to tak jakby sugeruje mi, że to nie jest po prostu typ gracza, który robi regularnie dużo fragów. Wszystko teraz rzucił, co miał. Miny mu tylko zostały. No i tutaj znowu ktoś ląduje. The fuck? Pojedynek za pojedynkiem. Jest jeszcze jeden chłop w okolicy. No i Cool Claude teraz trochę w Oreo. Jeden chłop nad nim, drugi za nim. Chyba zeskoczył. I zrobił, co chciał z Claude. Przegrał tutaj bardzo ewidentnie ten pojedynek. Zabrakło właśnie ruchów w tym pojedynku ze strony Cool Claude. Ale on ma jeszcze gułag, nie? On ma jeszcze gułag, więc potencjalnie może zaraz mieć już 7 fragów. W gułagu trafia na Lokiego, moi drodzy. STG44. No i zobaczymy, jak tutaj rozgrywany będzie gułag. Okej. Okay. Strasznie dziwnie jest ten gułag rozgrywany. Nie mam zielonego pojęcia, co to była za taktyka na gułag. Mamy więc nowego gracza. Nie przełącza nas na tego, co go zabił w gułagu, tylko na gościa, który już jest na Urzekistanie. I jest nim, moi drodzy, Sami Sky 5. 753 poziom. No i emblemat, który sugeruje, że kolega grał w Warzone 2. Więc staż w Warzone jakiś na pewno jest. Ale do tej pory zdobył tylko jednego fraga w tym meczu. No i tak rusza się trochę, jak wiecie kto, nie? Dobra, mamy bardzo po... Wow. O nie, on tu rzuci minę, prawda? On tu rzuci minę, czy co? Zamknął drzwi przed sobą. Celuje... Tak. Nie, no jak on teraz pójdzie do rogu, to ja nawet nie będę czekał. Oh my god. Widzowie, mamy to. Jeszcze coś tam gada przez mikrofon. No nie dostał tutaj zonki. Nie dostał tutaj zonki, więc... Teoretycznie nie będzie to mógł siedzieć tak długo, jak będzie chciał, ale... No nie, no za samo to ruszanie się. No chyba to trzeba zrobić, widzowie, nie? Tak długo czekaliśmy na szczura w tej serii, że ja nie będę dłużej czekał. Moi drodzy, mamy... Szczura! W końcu, można by rzec. Ja wiem, że ktoś powie, że za wcześnie podjąłem decyzję, ale zaufajcie mi w tej kwestii, dobra? Ja to czuję. Ja to czuję, że to jest dobra ocena. Zmieniamy licznik na 19 szczurów. No i moi drodzy, możemy kontynuować oglądanie samego Sky'a 5, który... No powiem wam, że... No, że jest szczurem. No co ja tutaj więcej będę mówił? To jest na pewno szczur. Patrzcie, on generalnie dalej nie ruszył się z tego budynku, nie? Dalej tutaj łazi na kuckach. Otwiera powoli drzwi. A tutaj domyka się zaraz zonka. Będzie trzeba sprintem rotować. Ja nie wiem, co on robi, naprawdę. Ja nie mam zielonego pojęcia, co on robi. Dobra, w końcu sprint, ale na sekundę dosłownie. Dosłownie na sekundę. Czemu on biegnie w stronę... Co ty robisz, Sami? Aha. Kurde, no powiem wam, że grubo. To może u Samiego zgadnę sobie, jaki może mieć rekord fragów. Według mnie nie wygrał więcej niż jeden mecz kiedykolwiek w bijarce.
i najwięcej zrobił 8 fragów kiedykolwiek. Musiałem rzucić tutaj swoją zgadywankę przed tym, jak zginie, bo wiedziałem, że zginie w tym gułagu. Zabija go Komgulak, dla którego to był pierwszy frag, tak swoją drogą. 202 poziom. Okej. Okay. No to przechodzimy, widzę, z deszczu pod rynnę. No, odetnij ten spadochron, Komgulak, tak ci dobrze radzę, bo tutaj, szczególnie na tym obszarze, takie wiszenie na spadochronie tak długo kończy się śmiercią zazwyczaj. Jemu się poszczęściło, oznaczył sobie sklep, no i będzie chyba zrzut kupował, no. Innego rozwiązania nie widzę, to nam dużo o nim powie, jak sobie kupi ten zrzut. Zobaczymy, jakimi broniami będzie grał. Tutaj ktoś rzuca jakieś stunki, więc tu są przeciwnicy. Będzie musiał uważać, no i zobaczmy. Na pewno pójdzie zrzut, dokładnie, już go ktoś tutaj chyba podjeżdża. Oj, to będzie koniec, to będzie koniec Komgulaga. On tego nie przeżyje, nie ma opcji. On na górę chłop wyszedł, bo było słychać drabinkę. Także jeszcze chwilę sobie Komgulak pożyje, ale to już jest, moi drodzy, pewniak, że zaraz go pożegnamy. O, wow. Pożegnamy go to i to w jaki sposób. Fire shotgun, moi drodzy. Dawno tego nie widzieliśmy. Mamy gracza, który ma 4 fragi. Kupił sobie Black Opsa 6, bo to jest kamuflaż właśnie za preorder. No i gra z pasem 12, czyli bardzo, bardzo meta bronią na blisko. To wystarczą 2 celne strzały i przeciwnika nie ma. Level 595. Do tego czujnik pulsu, moi drodzy. Takiego tatusia bym nie chciał mieć. Co mi z shotgunem i czujnikiem pulsu biega po Urzykistanie. Mamy bardzo powolne wychodzenie do góry, a tam ewidentnie ktoś tupta. No i zaraz będzie pojedynek. Zaraz będzie pojedynek. Teraz tylko pytanie. Kto ten pojedynek wygra? Dostał Semtexa przyklejonego! No way! Ale go załatwił. On się pierwszy podniesie. Co? Ja nie wiem, co tamten chłop zrobił, ale on się zaczął pierwszy podnosić, tamten gość. Nie wierzę. Nie wierzę, co się tutaj wydarzyło. Może tamten chłop miał reloada na broni. No nie wiem, ale... Ale... Tatusia powinno już nie być. No, powiem wam, że tatuś sobie tutaj mocno pracuje nad... pewną rangą. To jest co chwilę czujnik pulsu wyciągany, łażenie na kuckach po budynku, trochę wyczekiwanie. No nie wiem, co z tym delikwentem zrobić. Jeszcze go sobie chwilkę pooglądamy. To jest sytuacja top 18 w tym momencie. No gra tak bardzo zachowawczo, nie? Gra tak bardzo zachowawczo. No i ten czujnik pulsu co chwilę też go przybliża do tej rangi mimo wszystko. To jest to, o czym mówię, nie? To jest to, o czym mówię. Do budynku. Kampa. Wcelowany z shotgunem. Jeszcze ten shotgun oczywiście też tutaj dodaje pikanterii szczurowej. Także, moi drodzy, no ja nie wiem, czy nie mamy jubileuszowego 20. W tej serii. Na odcinkach. Możecie dać znać. W tym momencie. Czy byście mu dali. Ostateczna decyzja zależy oczywiście ode mnie. No i koniec końców wydaje mi się, że to się wszystko... zbiera w jedną całość, bo gdyby to był taki agresywny gracz z tym shotgunem, wiecie, gra naprawdę mega OP, broken meta bronią na blisko. Więc gdyby grał mega agresywnie z tym, szukałby gości, dojeżdżałby ich, to pomimo tego, że gra tym shotgunem, nie mógłbym się doczepić. Ale tutaj jest asekuracyjna gra z totalnym broken shitem na blisko. I to, moi drodzy, przeważa. To u mnie przeważa. Witamy w takim razie, moi drodzy, już drugiego szczura dzisiaj. Szczur! Numer 20. W końcu. W końcu licznik ruszył. Troszkę czasu to zajęło, ale mamy. Mamy w końcu 20 szczura. Pewnie wiele osób się nie zgodzi. Trudno. Ta seria czasami musi być kontrowersyjna. Tak czy siak mamy sytuację top 9. No i zobaczymy sobie ten endgame w wykonaniu Daddy'ego. Jest rotacja z prawej strony. Kurde, taka dziwna ta rotacja, bo sobie tak na open wyszedł. Idealnie nad tę... A! No way, że mnie teraz odrodziło. Nie w takim momencie. Dobra, wystraszę go. Strzelił do mnie. Ale tutaj zdobył chyba jakiegoś fraga. Plus jest taki, że zmieniamy po raz kolejny gracza. No chyba, że dam nam jego, ale nie. Daję, moi drodzy, Christinella 74.
I to jest jedyny pozytyw tego, że był jailbreak. No to zobaczmy, pana Christinella. Nie chce nam na niego przełączyć, nie wiem czemu. Aha, bo on był awkiem. Dobra, to pomijamy w ogóle, że on był, bo to był awk. Mamy Bingo Waltza 25 w takim razie, który tutaj ze snajpą siedzi w oknie. Zaraz zobaczymy 17 fragów, moi drodzy. 1050 poziom, to jest słecik. Albo słecik, albo po prostu ktoś, kto dużo gra. W ogóle Daddy zginął, bo było, że opuszcza grę. Więc statusia już nie ma. Nie poradził sobie po jailbreaku. A czy poradzi sobie Waltz 25? Zaraz się dowiemy. Oj, nie trafia tym karem. Teraz dorzuca, ale miał reloada. Widzi kolejnego przeciwnika, ale nie opuszcza tego dachu. To jest w ogóle zła pozycja, bym powiedział. No jak dostanie tutaj głowę, co on robi? Strasznie wolno te ruchy robi. Jakim cudem on tyle fragów zrobił? Z takim wolnym podejmowaniem decyzji. Zabija go, moi drodzy, Ermac. Czyli również snajper, tylko że mający zdecydowanie lepszą pozycję od niego i teraz od reszty lobby. 8 fragów, level 992. Zamiast kara mamy Morsa. Co też jest ciekawym wyborem. No i zobaczmy, sytuacja top 4. Będzie próbował oczywiście to wygrać, ale nie rozumiem tego kładzenia się na takim openie. No właśnie, no jakby... Nie masz żadnej osłony. Ja bym tutaj szukał po prostu chłopów. No chyba, że tutaj się położyć, bo tutaj nie ma do niego bicia z żadnej strony. Widzi teraz gościa, to musi być głowa. Aj, nie trafia, to jest ważny strzał. Jak zabije tego chłopa, to wygra mecz. Bo wystarczy ich przytrzymać. No skup się, stary. Nie. Chłop polepnie, wszystko jest za wolno podejmowane. Źle się to ogląda, zabija go Laski Mulku. Finn najprawdopodobniej. Który, moi drodzy, ma sytuację 1v1 i ma lepszą pozycję od tego gościa, więc zobacz... Nie, przegrał. Przegrał. Nie wiemy nic, bo oczywiście szanowna gra postanowiła nie przełączyć nam na żadnego z tych graczy w endgame'ie. Niestety, wygrał jakiś Bipule, który grał termowizyjnym celownikiem. No i przez smoka chyba tego gościa tu wykończył. Na to wychodzi. Wychodzi natomiast też na to, że mamy, moi drodzy, w końcu progres w liczniku szczurów. Dzisiaj dwa, być może potencjalnie więcej, bo to lobby wyglądało na szczurowe. Także myślę, że tutaj dużo więcej ananasków było pochowanych. Tak czy siak, ja jestem zadowolony. W końcu jakaś odmiana od tych demonów. No i moi drodzy, cóż, dziękuję wam za ten odcinek. Łapka w górę, minimum 724 godziny i widzimy się w kolejnym za kilkadziesiąt godzin. Tymczasem życzę wam miłej reszty dnia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mówi Goldzor, na razie.